Jacka. I sobie dzisiaj Wam pokażę super sposób na mega puchate pancake'i. Potrzebujemy mąki, potrzebujemy maślanki, jajka, kubek, ja wziąłam jakiś taki kubek, wzięłam też dżem truskawkowy, proszek do pieczenia, sodę, cukier, miotełkę, jeszcze sól, olej. To te rzeczy potrzebne będą. Jeszcze miska Wam nam oczywiście będzie. Więc ja Was zapraszam do oglądania przepisu najlepszych pancake'ów, najpuchatszych. Na początek zbijamy dwa jajka. A teraz weźmiemy dwie łyżeczki cukru. Po takie dwie łyżeczki. Chodziło o dużą łyżkę. To teraz dwie łyżeczki proszku do pieczenia. To teraz pół małej łyżeczki sody. I wsypujemy. A teraz dwa kubki maślanki. Jeden kubek. Drugi kubek. I odrobinę soli. A teraz wszystko razem mieszamy. Jak mamy już wszystko rozmieszane, to dodajemy dwa kubki mąki. Jeden kubek i drugi kubek. A teraz znowu wszystko mieszamy na jedną litą masę. A teraz do tego dodajemy dwie łyżki oleju. Jedna łyżka, druga łyżka. Mieszamy i zostawiamy na 15 minut, aż się składniki ładnie połączą. Po 15 minut można smażyć. Kejki wyszły takie puchate i przepyszne. Pankejki, które nasmaruję dżemem. Pamiętajcie o rozgrzaniu patelni. Więc to tyle. Pancake'i wyglądają tak, jak powinny. Jeżeli Wam się coś nie uda, no to piszcie w komentarzach. Ja Wam wtedy powiem, co źle zrobiliście. Tyle. Pa, pa.